Zacznie się filmik na temat tutaj części szyjnej. Od Magdy i Adama dostałem informację ostatnio, że bolą ich plecy. Zazwyczaj wtedy zawsze pytam o odcinek lędźwiowy, natomiast tutaj dostałem informację, że to jest jednak tutaj góra, szyja, odcinek szyjny. Więc wiadomo, na początku można porozciągać to miejsce, tak? Ponaciągać lewą, prawą stronę. Troszkę ponaciskać drugą, ale oczywiście to już na pewno robicie i jeżeli nie czujecie żadnej różnicy, to bym się skupił tutaj troszkę na innym elemencie pleców, na części środkowej, tak? Czyli odcinek piersiowy. Często jest tak, że przez to, że te plecy nie są wzmocnione, kompensuje właśnie ta szyja. Więc tutaj bym pokazał Wam parę ćwiczeń, które możecie wdrożyć codziennie, co drugi, co trzeci dzień, tak naprawdę ile możecie, tak aby po prostu te plecy zaczęły bardziej pracować, żeby odciążyć. Oczywiście, jeżeli macie problem z dostępnością ławeczki, możecie także użyć pufy. Tutaj doskonale pokazuję, jak to można zrobić. Ćwiczenia nie są jakieś skomplikowane, można je zrobić spokojnie w domu. Jeżeli nie macie żadnych ciężarków, spokojnie możecie użyć jakąś butelkę wody albo nawet zacząć bez żadnych ciężarów, tak żeby po prostu zobaczyć, jakie są Wasze limity powtórzeń, ponieważ akurat tu w tych ćwiczeniach warto je robić jednak w większych ilościach, czyli od 12 do nawet 20 powtórzeń w 3-4 seriach. Odpoczynek pomiędzy seriami od 2 do 3 minut. Dajcie znać, czy Wam to w jakiś sposób pomogło. Oczywiście musicie te ćwiczenia robić przez jakiś czas, tydzień, dwa i na pewno poczujecie różnicę. Trzymajcie się, miłego dnia, amor fati, do przodu.